Dzień dobry. August trzeci Sas. Fatalny władca. Fatalny król. Okrutnie oceniany przez współczesnych. Fatalnie oceniany przez historyków. Jak to się stało, że ten władca w ogóle zasiadł na tronie? Urodził się w 1696 roku. Był synem władcy też niezbyt pochlebnie ocenianego Augusta II. Wizualnie do niego podobny. Ogromna postura, powolny chód, ładne wysławianie się, ale intelektualna pustka, zupełna. Mówiono o nim, że jest leniwy, co było zgodne z prawdą, że gnuśny, żądny zemsty, a przede wszystkim naiwny i bezdennie głupi. Doszedł do władzy w wieku lat 40. Po śmierci swojego ojca, a później po ucieczce z kraju Stanisława Leszczyńskiego. Zasiadł na tronie i od razu wrócił do Drezna. W Polsce praktycznie nie bywa. Tu rządził jego bardzo dziwny namiestnik, też o fatalnej reputacji, Brühl. Króla interesowały tylko przyjemności, a więc jedzenie, jedzenie i jeszcze raz jedzenie. Szybko się roztył. Do takich monstrualnych rozmiarów doszedł, że już nie mógł się poruszać. Pomagano mu, ale on uwielbiał jeść. Po sutym śniadaniu obiad. Obiad musiał mieć minimum 20 potraw. Wszystko to popijał ogromnymi ilościami tęgiego, saskiego piwa. Więc nic dziwnego, że wyglądał tak, a nie inaczej. Polityka? Nudy. Tym się nie zajmował. Wojny? Konflikty? Nie. To go też nie interesowało. A więc co go interesowało? Wycinanki. Popisy klaunów. No i polowania. Ale no przecież nie chodził do lasu, a uwielbiał strzelać. Więc siadał przy oknie, nakazywał zwabianie zwierzyny i zabijał te biedne zwierzęta od tak dla przyjemności. Król przez swoje podejście do władzy zdeprawował też szlachtę. To wtedy uknuto to powiedzenie, że za króla Sasa pij i popuszczaj pasa. Totalnie rozpadła się władza sądownicza. Administracja praktycznie nie działała. Król zmarł w wieku 67 lat, pozostawiając kraj w upadku, w zupełnym rozpadzie. Już było wiadomo, że ten kraj praktycznie się nie podniesie. Ale nikt się nie spodziewał, że już za chwilę, już za parę lat zniknie całkowicie z mapy świata. Zachował się opis przez podróżnika Williamsa z 1747 roku. Zacytuję. Williams napisał: król bezwarunkowo i jawnie wstręt ma do wszelkich spraw i zajęcia, a skłonność do próżniactwa, rozrywek najpospolitszych, oper, komedii, maskarad, igrzysk i turniejów, balów, rzadko go widzieć można inaczej niż u stołu. Jada zawsze w towarzystwie, a jego błaznowie wrzaw wyprawiają i mocują z sobą przez ciąg całego obiadu, który się kończy w drugiej
Części dnia. Król potem odchodzi do swych pokojów, rozbiera się całkiem, kładzie szlafrok i do końca dnia go nie zrzuca. Król miał pewne zasługi. Dla sztuki. Dla muzyki. To on zatrudnił jako swego kapelmistrza Jana Sebastiana Bacha. To on zbierał obrazy. Zachowało się mnóstwo jego wizerunków, głównie pędzla Leona de Silvestre, jego nadwornego malarza. Zachowały się wspaniałe galerie obrazów, które sprowadzał. Rzeźby. Tutaj ma niewątpliwe zasługi, ale to są zasługi dla dworu w Dreźnie, gdzie przebywał. O Warszawę nie dbał zupełnie. Bardzo okrutnie obeszli się z Augustem III, tak Jan Matejko, jak i Waldemar Świeży. Kazali tą pustkę, tą głupotę, tą bezmyślność. Zwłaszcza tu zupełnie bezlitosnym, dlatego, co tu ukrywać, beznadziejnego króla był Waldemar Świeży. Kiedy odszedł, nikt po nim nie płakał. Nikt go nie żałował. Ale dla Rzeczpospolitej było to już za późno. Dziękuję bardzo.